Hejo, hejo, witam się już z Wami z domku. Mam nadzieję, że będzie w miarę dobre światło, bo jest naprawdę bardzo ciemno. Ja nagrywam zupełnie w innym miejscu, bo już nie mam ochoty iść do tamtego pokoju i tam siedzieć przed biurkiem. Ale myślę, że ten kącik też jest spoko, ale nieważny kącik. Słuchajcie, pokażę Wam mój hol zakupowy. Ja już jestem w piżamce, zobaczcie, po powrocie. W takiej piżamce jestem. I już bym z niej najchętniej nie wychodziła. W ogóle. Tak mi jest cudownie teraz. Wykąpałam się tak szybko. Mam na sobie oczywiście piżamę z Pink Clouds, skarpetki Pink Clouds, takie stópki, z takimi misiami tutaj, z takimi uszami. Także Pink Cloudsowe i piżama z Primarka. Właśnie idzie córcia, wraca do domu. Wraca córcia. Dzień dobry. Hej. No, także pokażę Wam, co zakupiłam i mam ochotę się położyć. Jest tego trochę, Wam powiem, ale najpierw chciałam Wam coś pokazać, bo chciałam już to użyć. Chciałam to już użyć, ale no zaskoczyło mnie coś, więc od razu cześć, pokażę Wam. Słuchajcie, zamówiłam sobie obudowę, to już Wam mówiłam. Co chcesz? Nie, dziękuję, Gracja nas tutaj. Zamówiłam obudowę, taką czerwoną, w końcu chyba tył i przód, chyba, słuchajcie, tak myślę, no widzę, że jest przód i tył i jest też do naklejenia ta Protect, no i super, o to mi właśnie chodziło za pierwszym razem, no ale trudno. Taka czerwona, taka metaliczna troszeczkę, fajnie to wygląda, oczywiście to jest plastik, więc coś takiego i do niej domówiłam sobie oczywiście, słuchajcie, ringa, ale zobaczcie, jak przyszedł ring. Ja tak patrzę, co to przyklejone, a to małam. Mam i ja. No, także napisana jeszcze jest karteczka. Thank you for your order. Have a sweet day, Alina. Także kimkolwiek jest Alina, to ja bardzo dziękuję. Mega fajna, miła niespodzianka. Mała rzecz, a cieszy, jak ja to zawsze mówię. Idźmy do pierwszej siatki. Mamy tutaj Super Druga. Nawet chyba to był pierwszy sklep, albo Super Druga. Nie, chyba TK Maxx był pierwszy. Dobra. Mamy Super Druga, a w Super Drugu zakupiłam tak. Maszynki dla mnie i dla córy. Te maszynki ja je bardzo, bardzo lubię. Dalej córcia mi prosiła, żebym kupiła jakąś fajną pastę, więc wybrałam Blanks. Ja od Blanksa chyba nawet zaczynałam, słuchajcie, wybielanie zębów. I nie wiem, czy to nie jest ta taka, czekajcie, White Shock. Nie, to nie jest to, bo jeszcze myślałam, że to jest ta taka z tym tutaj, nie różniunia. Nie, to nie jest, to jest normalna, bo jeszcze też kupowałam White Shock i ona była z takim wykręcanym aplikatorkiem, który miał LED-a, który się świecił, tym ultrafioletem świecił po zębach. Więc Blanks zakupiłam, bo był też na promocji, więc fajnie. Dalej co zakupiłam, co to jest? Aha, Coconut Oil, chciałam kupić szampon, ten nasz palmersowy, ale nie było, wszystko było wyprzedane, więc nie zostało mi nic innego jak kupić odżywkę. Odżywka z Palmersa Coconut Oil Formuła Live In, czyli to jest odżywka do zostawienia, bez spłukiwania, co ja uwielbiam w odżywkach. Dalej co zakupiłam? Zakupiłam błyszczyk, nie ten co chciałam, tamtego nie było. Chciałam ten Rose Goldowy z tej serii Revolution, ale nie było i kupiłam ten z tej serii Złotej chyba. Takie ta kolekcja, wiecie, znana jest Wam już na YouTubie, już wszędzie o tym było głośno. Ale chyba sobie tak domówię. Red Bull, którego nie zdążyłam wypić, jest Red Bull. Paletka, z której mega się cieszę, widziałam ją, nie mogłam zasłoczować. Tak ona wygląda, nie mogłam zasłoczować, ponieważ one są ofoliowane. Oczywiście ja Wam nagram filmik osobny, myślę, nawet nie chcę się teraz otwierać. To jest ta Cranberries and Chocolate. 18 cieni, pierwsza paletka jaka jest. Chyba, słuchajcie, ofoliowana. Nie wiem, czemu przypomina mi gingerbreada. Dobra, więc to jest ta pierwsza paletka. Druga paletka, i się zastanawiam, ale chyba mogę pokazać. To jest z tej pięknej serii i wybrałam opcję, czekajcie, niech ona się... Ta piękna taka. To jest ta piękność taka z tym brokatem. Są trzy, pokazywałam Wam na vlogmasie. Ślicznie to wygląda, no i ja to zakupiłam, nie pokażę Wam niestety, pokazywałam Wam na vlogu specjalnie, otwierałam wszystkie trzy dla Was. Są trzy opcje, także zakupiłam to w prezencie dla mojej psiapsiuły, której ulubionym kolorem jest kolor oczywiście miętowy.
I kolejna rzecz, to jest ostatnia rzecz, jaką chyba, jak wydacie 12 chyba funtów i więcej, czy 18, już nie pamiętam, na stoisku Revolution, to właśnie paletka jest za free i dostałam I Heart Revolution Dragon's Heart. Ja tą paletkę mam, więc wydaje mi się, że po prostu dam ją w prezencie. Jeszcze nie wiem komu, zastanowię się, ale dostałam paletkę za te zakupy. Także to jest rzecz kolejna. Więc teraz przejdziemy szybciutko do TK Maxa, dlatego że tutaj nie jest dużo i chcę już po prostu wyjść z tych siat. Najwięcej jest oczywiście w Primarku, standard. Dobra, czekajcie, siatki. W TK Maxie mi ile poszło? Dwie dyszki, więc luz. A w Superdragu, zaraz wam powiem, ile mnie to wszystko kosztowało. A w Superdragu 35 funtów. To, co wam pokazałam, 35 funtów, czyli pasta, odżywka, błyszczyk, dwie paletki i maszynki. No, a co kupiłam, słuchajcie, w TK Maxie? Oczywiście zapas, nie wiem w ogóle, bo widzę, że to jest jakaś selekcja Christmasowa. The Jelly Bean Factory Christmas Gourmet Jelly Bean. I to są jakieś, słuchajcie, Elf's Apple, Winter Watermelon, Strawberry, Festive Cranberry and Apple. Jakieś takie Christmasowe, słuchajcie, Christmas Coconut, Lemon and Lime. Takie fajne, no i fajne pudełko za 4,49. Takie Jelly Beansy, ja je uwielbiam, tak po prostu, jak nawet montuję wam filmik, to potrafię zjeść, kurde, sporo. Także to jest rzecz pierwsza. Rzecz druga, jaką zakupiłam, to jest z tego Glow Lab. Ja już gdzieś o tym czytałam, gdzieś chyba nawet widziałam, ale chyba nigdy nic nie miałam. No i wybrałam teraz. Nie wiem, jak to będzie, słuchajcie, nie wiem, co to będzie. Ja się tak za bardzo nie znam. Też ciężko jest mi tak się na przykład sugerować czymś, co ktoś gdzieś tam używał, bo każdy używa co innego. Fajnie pachnie, to już mi się podoba. Ja lubię, jak kosmetyk pachnie. Więc bardzo fajnie, przyjemnie. Tak chyba fajnie będzie wygładzać. Eye Serum, jest to jakieś anti-aging z Glow Lab Eye Serum. Także poczytam, zobaczę, jak na razie tak to wygląda. Dajcie mi znać, jeżeli ktoś z was to używał, miał, ma, to powiedzcie mi, jak się u was sprawdza. Ma redukować przebarwienia, tylko cienie pod oczami. Cena rzekomo regularna za 100 ml to 40 funtów. Ja dałam, słuchajcie, 5,99 za opakowanie 15 ml. Tak to wygląda. Także Glow Lab. Pierwszy raz będę to używać, więc dam wam znać coś nowego. I tu mnie bardzo zaintrygowała ta rzecz. Jest to, słuchajcie, Zatik. Organiczny produkt. Ja organiczny produkt. Nie będę tego piła. Zatik Glow Moisture Cream. Do każdego typu skin. Do każdego typu skin. Jakiś Sea Buckthorn. Ja nie wiem, co to jest. Raspberry, czyli i maliny. Dajcie znać też, jak ktoś używa, czy jesteście zadowolone, czy nie. Ja dopiero będę to używać. Spodobał mi się zapach, dziwna konsystencja, coś innego, coś nowego. I cena, słuchajcie, to rzekomo 16 funtów za 100 ml. Tu jest 50, zapłaciłam 8 funtów. Lecimy. Tu jest rzecz, która nie jest dla mnie. Przyjaciółka mnie poprosiła, żebym kupiła komuś od niej w prezencie, więc nie będę mówiła komu co, ale pokażę, co jest i co wybrałam. Wybrałam taką piżamę, co mi się podoba i sama bym ją kupiła. Naprawdę jest po prostu fantastyczna. Patrzę tylko, żeby nie było tutaj cen. To jest oczywiście z Friends, czyli z przyjaciół. O, proszę bardzo. Proszę bardzo, kolorek czerwony, nie wiem jak tutaj kamerka, ale to jest czerwony i różowy ma gwiazdki i serduszka. Także to jest rzecz pierwsza, idziemy dalej. Tutaj ja wybrałam sobie bluzę ze względu na napis. Tak, a co? Co mi się nie należy? Należy mi się, jakże nie. Dobra, czekajcie, tu będę rzucać sametki i będę obrywać od razu, bo nie cierpię. Zapłaciłam za nią 5 funtów. 5 funtów, taka bluza. Insta Famous. Famous Insta, także nic dodać, nic ująć.
Instagram musi się szerzyć, musi, wiecie, że zasięgi muszą wzrastać. Za piątaka. Rzecz kolejna, już nie pamiętam co brałam, aha, już dobra, już sobie przypomniałam. Do pracy zakupiłam sobie, ponieważ czasami jak ktoś otwiera nam drzwi i zostawia otwarte na jakiś czas, a nie ma czasu nawet, żeby wyjść z zalady i je zamknąć, lub jest zbyt duży ruch, żeby prosić kogoś, bo jesteśmy zajęte pracą, to zakupiłam sobie właśnie pod mój mundurek, pod moją koszulkę, którą już na pewno widziałyście na vlogu, koszulkę właśnie z długim rękawem, może to być tylko czarny, długi rękaw, czarne coś, 3,50, zwykła, prosta, streczowa, ja uwielbiam takie coś, także wzięłam sobie po prostu z myślą o pracy. Czarne spodnie, również z myślą o pracy, tu już dobrze trafiłam, raczej wzięłam S, cena spodni 5 funtów, czekajcie, piątak, o, zwykłe, proste, czarne, tak jak mówię, w pracy musimy być na czarno, żałobnie, więc takie eski, zwykłe, proste, czarne. Wzięłam Oliwce taką bluzę, eskę, wzięłam rozmiar S, chodź zobaczcie mnie, czy fajna, taką mi wzięłam. Ona ostatnio chciała coś innego, co prawda, ale, ale to były 6-8 rozmiar, to były XS-ki takie i ona mogła mieć małą, a S-ka myślę, że powinna być dobra. Kolejna rzecz, jaką zakupiłam, to jest, słuchajcie, jakaś nowość, patchouli, jaśmin i tonka bean. With hits of aura and starlit skies. Bardzo ładne, podoba mi się szata graficzna, 5 funtów, Dubai Night Sky. Pokazywałam wam je na vlogmasie, na vlogu. Bardzo ładny kolor. Taka jest eska, no tak, taka jest, że nie ja ją szyłam, przymierz. Coś mi się w tym zapachu spodobało, nie bardzo do końca wiem co, ale, ale je wzięłam, bo właśnie mi się spodobały. Pudełko wyrzucam. Nie wiem, słuchajcie, no nie miałam takich perfum, nie wiem co one mi przypominają, bardzo ładnie. Bo to jest na białą koszulkę albo na nic. O, piękne. Dziewczyny piękne, Jezu, co to jest? To mi przypomina... Przypomina mi to albo coś z Yves Saint Laurent. Kurde, Mon Cherie. Jeju, dziewczyny. Piękna nuta, jeżeli lubicie słodki, ale wieczorowy zapach, to wam to polecam. Wow. 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 Ja miałam kiedyś... Jezu, meski? Nie. Nie, ja miałam kiedyś, słuchajcie, tą buteleczkę, taka... Jezu, co to było? Już nie mam chyba ich nawet. To jest Yves Saint Laurent, taka z czarną, z tą rzeczką u góry. Nie Mon Cherie, Mon Paris. Kurde, znany zapach, piękne, piękne. W każdym razie przypomina bardzo górnopółkowy zapach. Sprawdźcie sobie, są testery często. Tam też była jedno opakowanie, było otwarte, więc ja przetestowałam. Coś pięknego. Jak lubicie słodki, ale taki wieczorowy zapach, coś właśnie jak Black Opium, te czarne z różowym, albo jak właśnie Lancome, albo jak Yves Saint Laurent, te takie z tych słodszych nut, to będzie to. To wam się to spodoba. Wow! Nie wiem, w sklepie inaczej to czułam, słabiej, ale byłam ciekawa, bo mówię za piątaka, mówię to trudno, najwyżej będzie jak odświeżacz. Przepiękny zapach, polecam, polecam, jeszcze raz mówię Night Sky Dubai. Teraz żałuję, że nie wzięłam jeszcze jednego. No, ale jak będę, to je wezmę. Przepiękne. Bardzo mi się podobają, a były w ciemno. Kolejny zapaszek, ale to jest ten taki w malutkiej pojemności, 20 ml, Amber Noir Noir. I to jest woda perfumowana, 3 funty. Opakowanie wygląda tak. To jest to, co robią na wzór, słuchajcie, tych, nie trafiłam, spoko. Na wzór oczywiście, no, Jo Malone. No, a ten to kocham. To jest po prostu moja nuta. To jest w ogóle coś pięknego. Co to w ogóle jest? Słuchajcie. Czy tu będzie napisane? The Dreamy Moroccan Sands and Dusk. Orientalny zapach. White jaśmin. Znowu jaśmin, więc widzicie. Patchouli. Suede and Vanilla Bean. Delicate balls of spicy amber. Wow.
No, dlatego lubię. No, ja mówię, że lubię takie nuty. No i patchouli i jaśmin, nawet nie wiedziałam. Coś fantastycznego, polecam. One trochę pachną jak męskie, ale coś fantastycznego. Przepiękne, ja sobie będę poduszkę chyba sprzykiwać, bo jest tak fajny. I chyba trzy ostatnie rzeczy. Czekajcie, od razu już to sobie jakoś tak powyjmuję, bo tu jest pełno naklejek, żeby mi się coś nie przykleiło. Dwie bomby do kąpieli i nie wiem, jedną sobie użyje Oliwia, jedną może ja. Takie, to już wam pokazywałam. Wybrałam te usta, to jest takie różowo-fioletowo-niebieska Bath Bomb za funta. Drugą wybrałam jakąś taką Bath Bomb za funta, taki spodek, takie UFO, tu różowe, tu fioletowe. Więc takie dwie bomby oraz właśnie wzięłam ten Body Glitter Gel. Jego jestem mega ciekawa, bo to jest przepiękny kolor w środku i ciekawa jestem, czy on tak będzie. Jeżeli tak, jak on będzie tak wyglądał, to tutaj na dekolcie, jak sobie założycie jakieś fajne z odkrytym dekoltem coś, to będzie przepięknie. Nie wiem, o widać, dobra, będzie widać, widzę. No, tak się mieni przepięknie, 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 to jest żółte światło, więc będzie przykłamane, ale właśnie tak na niebiesko się mieni. Przepiękny w każdym razie, więc funt 50 chyba, tak? Tak, funt 50 i to jest koniec torby numer 1. Czekajcie, paragon, ile tu zapłaciłam? Primark, aha, bo ja na dwa rachunki płaciłam. Tak, dwa razy to płaciłam. Popłaciłam jeden gotówką, drugi kartą. Więc tutaj za to, co pokazałam chyba wam, chociaż już teraz nie pamiętam, będzie 37 funtów. Więc możecie tak sobie tutaj pokukać. Ile co wynosi. Teraz lecimy dalej. Tu gdzieś powinien być drugi rachunek. Sweterek. Sweterek na wyprzedaży, jaki mi się spodobał. Z 14 funtów na 7. Z 14 na 7. Już nie chce mi się przybliżać. Taki. Powiedzcie, że nie jest uroczy. No i jest przecież. Zoom. Czy ty jesteś w Zoomie? O, taki, z takim Hello Kitty. Z Hello Kitty. 12 bym nie dała, ale 7. Dlaczego nie? Rzecz kolejna, bluza to jest ta? Tak, to jest chyba ta już bluza? Tak, bardzo mi się podoba ta bluza. Nie wiem, co wy będziecie sądzić, ale jest urocza. Rozmiar XS, czyli 6,8, 34, 36 europejskie, dlatego musicie mierzyć. Była przeceniona z 10 na 5 i wygląda tak. Taka oto bluza z takim tutaj zdjęciem, taka trochę dłuższa. Fajnie by było, jakby miała kieszenie, ale to nie są właśnie kieszenie, szkoda. Szkoda, szkoda, bo szkoda, bo ja lubię. Ale jest fajna do leginsów i do kozaczków, myślę, że będzie super. I ona jest z kapturem, jak widzicie, zdychy na 5. Mega się cieszę. Dalej. Gracjanowi wzięłam, tak, dzisiaj był Gracjana dzień, także następny raz będzie Oli, jak pojedzie. Funt 80, taka bluzka, chciałam, żeby na święta miał coś z jajem, także taka ho, 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 z Mikołajem. Fajna, miałam odrywać ceny i zapomniałam, widzicie? Zmęczona jestem, naprawdę jestem zmęczona, mimo iż był super dzień, to jednak człowiek się męczy, nawet na zakupach, słuchajcie, nawet ja się męczę. Także ho, 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 taka na Mikołaja, śmieszna, nawet nie widziałam. A, Mikołaj z tym, trzyma, jak się to nazywa, mikrofon. Także coś takiego, tu nie oberwałam, dobra, pobryłam to za chwilę. Dalej, Grasen sobie zakupił czapkę, miał sobie wybrać czapkę i wybrał sobie fajną. Na początku wybrał pierwszą, lepszą i mówi, mama ta, ja wiedziałam, że to jest tak na odpiernicz, więc mówi, nie, masz wybrać taką, która jak spojrzysz, to powiesz, wow, mama chce taką. I tak samo było z kurtką. Ta sama sytuacja, nie pierwsza, lepsza, tylko taka, która się spodoba i która wiem, że będziesz nosił. No i zdecydował jaką? Fortnite. Fortnite, coś na topie, 4 funty, czapka. Wybrał sobie taką. Więc jak wasze dzieciaki, chłopcy, dziewczynki lubią grać w Fortnite, to są czapki. Polecam. Są koszulki, bluzy i w ogóle, ale Gracjanowi się nic innego na razie nie podobało. Rękawiczki, dwupak rękawiczek dla Gracjana, takie fajne, cieplusińskie, dwupak za 2 funty. Dalej, co to jest? Aha, Gracjana kurtka. Bardzo, bardzo mi się podoba. Po prostu jest megaśna. Będzie miał bardzo porządną kurtkę, z czego bardzo się cieszę. Nie chciał, słuchajcie, pizdzielec mały. Nie chciał kurtki. Nie, on ma tą, on ma tą, on ma syrą. Nie, mówię, ma mieć kurtkę fajną na zimę. Ta, co już mi chodzi, to już jest przetarta i wygląda, jakby miała 50-150 lat. 18 funtów na 11-12 lat, 152 cm, taka kurtałka ciężka jest, porządna, na oczywiście fajnej podeszwie, tutaj też, tutaj są ściągacze, tu jest długa, jest pod spodem oczywiście z taką fajną podszewką miśkową,
kaptur niedopinany, futerko, naprawdę genialna, genialna jest ta kurtka, ma kieszenie, świetna, po prostu bardzo mi się spodobała, ma trochę tu gadżetów, to jest chyba atrapa, tak, to jest atrapa, tu też jest atrapa, ale za to ma kieszenie, dwie, także spoko, bardzo mi się podobała, także 18 funtów ta kurtałka i chyba to wszystko, słuchajcie, i chyba dobrnęliśmy do końca i tu jest drugi rachunek, czyli łącznie, tu było 37, tu 30, wow, tu 37 i tu 37. Tu 7 rzeczy, a tu 11 rzeczy, patrzcie, 7 rzeczy, 11 rzeczy, tu 37,05, tu 37,85. No, tak to wygląda, dajcie znać, co myślicie, co wpadło w oko, co Wam się podobało, a co Wam się nie podobało, a jak się nie podobało, to dlaczego? Nie no, żartuję, ja je zrobię. Jestem zmęczona, idę się położyć, słuchajcie, walnę gdzieś te rzeczy, tym sobie muszę spsikać, słuchajcie, tutaj miejsce, gdzie leżę, bo po prostu nie mogę, to jest coś fantastycznego, ja sobie to tutaj właśnie zostawię. Fantastyczny, piękny, wieczorowy zapach. No a w tle oczywiście moja piękna pościel i poduszki i moja nowa ozdoba, którą chyba tylko widziałyście na razie na Instagramie, teraz właśnie trochę więcej widzicie. Dalej tutaj trochę zasłonięte, bo jest herbatka, czekajcie, słucham. Chcesz herbatkę? Ja już piję. No, zrób sobie i chodź do mnie. O. Taka kosteczka, taki prezentik, jelonek i tu tablica oświecająca, taka oświetlona, oświecająca. Jaki zapach, piękny. No i ja się z Wami będę żegnać, jem, piję i odezwę się do Was już jutro chyba. Mieliśmy otworzyć kalendarz, to otworzymy jutro, nic się nie stanie, tym bardziej, że mam dla Was trochę materiałów, więc i tak to będzie w częściach. Nie wiem, czy my tego vlogmasa nie przeciągniemy, słuchajcie, do połowy stycznia. Naprawdę. Okej, okay, spadam, żeby już nie przedłużać. Buziaki dla Was, trzymajcie się cieplutko. Jak ktoś ma urodziny, to wszystkiego najlepszego. No i co? I odzywam się do Was niebawem. Buziaki, bajo!